Serdecznie witam wszystkich miłych widzów, którzy zdecydowali spędzić z nami kolejny czas wokół Słowa Bożego. Jesteśmy w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj, jak i w następnym tygodniu, zatrzymamy się nad studium przymierza Boga z Abrahamem. Dzisiaj w studium udział biorą Janusz, Łukasz, Leszek, ja na imię mam Zenon. Zwyczajem naszym zawsze jest rozpoczynać studium Biblii westchnieniem w modlitwie, dlatego proszę Janusz, módl się teraz na rozpoczęcie. Dobry nasz Boże, chcemy Ciebie prosić o Twoją obecność wśród nas, w naszych umysłach, w naszych sercach, abyśmy mogli dobrze zrozumieć to, co chcesz nam przekazać z Twojego słowa na dzisiaj, aby te obietnice, które dałeś swoim dzieciom, były dla nas również odczuwalne i zrozumiałe, abyśmy mogli przekazywać te prawdy również innym. Boże, miej nas w swojej opiece. Zapraszamy Ciebie pośród nas. Wysłuchaj naszej modlitwy. Amen. Amen. Ktoś powiedział kiedyś, że obietnice w Piśmie Świętym to tak jak gwiazdy na niebie. Bardzo wymowne porównanie. Jest ich naprawdę w Piśmie Świętym dużo i to na wszystkie okazje. Istotą przymierza, czy przymierzy, czy każdego przymierza są również obietnice. Mottem dzisiejszego studium jest jedna z przepięknych obietnic Jezusa Chrystusa, zapisana w Ewangelii Mateusza 28, rozdział 20, werset. Tuż przed odejściem z tej ziemi Pan Jezus pozostawił swoim uczniom obietnicę, która jak brzmi? Leszku, możesz przeczytać? A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To, co mnie frapuje w tym zwrocie, w tym zdaniu, to czas teraźniejszy, oto ja jestem z wami. Pan Jezus nie powiedział, ja będę z wami, ja byłem. Istotą Bożej natury jest ta obecność, stała obecność. I dotyczy to zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Dzisiaj koncentrujemy się w tym kontekście na obietnicach danych Abrahamowi. Na pewno pamiętamy, nie będziemy szczegółów dzisiaj omawiać, w jakich okolicznościach Bóg powołał Abrahama. I kiedy Abraham odpowiedział na to powołanie, jaką pierwszą obietnicę przy powołaniu Abrahamowi złożył Bóg? To jest z 12 rozdziału Księgi Genesis, werset 2. Czy Łukasz, mogę prosić, żebyś przeczytał? Tak, już czytam. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście Bóg zapowiada Abrahamowi wspaniałą przyszłość. Pośród obietnic, jakie będziemy analizować, spójrzmy na 15 rozdział i werset 1. Janusz, możesz przeczytać? Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie,
jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Dziękuję. Od powołania do tego momentu opisanego w 15 wersecie upłynęło trochę lat. Biblia nie sprawozdaje ile, ale jakiś czas upłynął. I ta obietnica złożona po pewnym czasie świadczy o tym, że Pan Bóg wyszedł naprzeciw pewnym emocjonalnym stanom Abrahama. Jak myślicie, o czym świadczy to, że Bóg do Abrahama mówi: nie bój się? Pewnie trochę musiało być jakichś powodów do tego, żeby się mógł bać. Na pewno, bo gdyby Pan Bóg nie widział jakichś lęków, obaw Abrahama, nie mówiłbym. No komu mówimy nie bój się? Jak widzimy, że ktoś trzęsie się, truchleje, prawda? Tak. To mówimy nie bój się. Więc to jest dosyć wymowne. Ale chociaż Biblia nie nazywa po imieniu przyczyn tych lęków, spróbujmy odgadnąć, to znaczy, prześledzić. W 15 rozdziale są przyczyny podane, bo Abraham sam o tym opowiada. Aha. Bo on tam mówi, że właśnie, no Panie Boże, obiecałeś mi potomka, że moje potomstwo będzie wielkie. A tutaj jestem już stary, odchodzę już prawie z tej ziemi, a nie mam potomka, więc to, co obiecałeś, no jak się może spełnić? Fizycznie, biologicznie to jest niemożliwe, prawda? Gdyby nie podejść od tej, tylko od tej strony ludzkich możliwości. A więc czy to był, możemy powiedzieć, jedyny powód do lęku? No też Pan Bóg od Abrahama pewnych rzeczy zażądał, znaczy może zażądał, oczekiwał, tak? No, wysłał go jakby z miejsca, w którym był usadowiony, kazał mu iść do miejsca, którego nie znał. No, wiele tam było takich elementów opartych na wierze, plus też no, jakby kwestia takiej duchowości, prawda, za którą miał być Abraham odpowiedzialny. I wiadomo, że on nie do końca mógł być pewnym, w jaki sposób Bóg chce tę obietnicę o potomstwie zrealizować, bo no nie szedł sam, szedł z innymi. Dziękuję, Janusz. Ja tak się zastanawiam, czy jesteśmy w stanie my dzisiaj uzmysłowić sobie, co dla człowieka przed paru tysiącami lat znaczyło mieć potomka albo nie mieć. Dla człowieka jeszcze, który, bądźmy sobie szczerzy, nie był ani jakimś tam popychadłem, ani niewolnikiem, ale był człowiekiem dość dobrze sobie radzącym, mającym wyraźne błogosławieństwo Boże. Majątek się powiększa, posłuch ma, nawet potrafi zwycięskie walki toczyć. To może napawać otuchą, ale może też napawać obawami, bo jeżeli ktoś staje się bogaty, silny, a nie ma potomków, to ktoś może mu tego zazdrościć, prawda? I kto to przejmie? Co zostawić? Dzisiaj żyjemy w innych warunkach. Dziękuję bardzo. Myślę, że nam to jest trudno. Dziękuję, że zwróciłeś na to uwagę, bo nie znając historii, śledząc te zapisy z historii, dowiadujemy się, że posiadanie dzieci było traktowane jako błogosławieństwo, natomiast brak potomstwa był traktowany jako przekleństwo, kara, jako nieszczęście. To jest kolejny aspekt, prawda, tych obaw, lęków, prawda? Ale następne zdanie jeszcze mówi Pan Bóg: ja jestem tarczą twoją. To jest związane również z tym lękiem. Tarcza, no dzisiaj to słowo w polityce występuje również. Wiemy, co tarcza oznacza. Jak myślicie, dlaczego Bóg tutaj powiedział do Abrahama: ja jestem tarczą twoją? No to jest dosyć oczywiste w kontekście całego rozdziału. Dlaczego akurat tarcza? Bo kiedyś jak ktoś miał
potomków, synów. Im więcej tych synów miał, to tak jak to w Biblii jest napisane, to jak strzały w ręku wojownika, nie? Że one, ci potomkowie są obrońcami człowieka, znaczy ojca i rodziny, więc w tamtych czasach nie było tak jak teraz mamy prawo, policję czy wojsko, i które zabezpiecza to wszystko. Wtedy ludzie musieli bronić się sami, więc posiadanie potomków, tudzież licznej służby, chociaż akurat w tym rozdziale jest to w kontekście właśnie potomstwa wszystko opisane, no to mógł mieć obawy, bo praktycznie jego imię przestało, takie ma wrażenie, że chyba coś zrobił w życiu nie tak, bo Pan Bóg mu nie spełnił tego, co obiecał. No i tarcza to jest ta ochrona właśnie, to błogosławieństwo. Dziękuję. Janusz? Szczególnie w tamtych czasach ludzie, którzy tak jak Abraham, nie wiem, czy ich było wielu wtedy, może już było trochę, prowadzili taki koczowniczy tryb życia. Abraham był wychowany, urodzony, przyzwyczajony do życia w mieście, które dawało jakieś stabilizację, schronienie, poczucie mury, bezpieczeństwa. Prawda. Tutaj jest sam na pustyni gdzieś, gdzie różne mogą być niebezpieczeństwa. I musi mieć jakieś zabezpieczenie, prawda? I różny sposób tych zabezpieczeń ludzie szukali. A tutaj jawi się mu takie super niecodzienne zabezpieczenie. Nie musi starać się o jakieś tam koligacje czy układy z sąsiadami i tak dalej, ale ma takiego wspaniałego wspaniałe wsparcie takiego sojusznika w osobie Boga. Bardzo jest ważne to, że Bóg bierze za tą kwestię życia Abrahama i jego rodziny odpowiedzialność. On ich wyprowadza i on mówi, nie bój się, bo skoro ja ci to nakazałem, to też wiem, jakie płyną z tego konsekwencje. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym jeszcze tak rozgraniczyć pewne obietnice Boże na dwa rodzaje. Na obietnice, które są, które dotyczą wyłącznie Abrahama, i na obietnice, które niekoniecznie zawężają się tylko i wyłącznie do Abrahama. No bo gdy mówimy, że Bóg dał obietnicę potomstwa Abrahamowi, no to myślę, że logicznym jest, że ta obietnica dotyczy i spełniła się i zamyka się tylko w relacji między Bogiem a Abrahamem. Natomiast obietnica, którą tutaj przytoczyliśmy, czy to też tylko i wyłącznie Abrahamowi Bóg zapewnił ten pokój, to bezpieczeństwo? Czy w kontekście potomstwa no, na pewno to dotyczy rzeczywiście przede wszystkim Abrahama, dla tego potomka, bo to się musiało stać za jego życia, prawda? Mm-hmm. Natomiast wiemy, że te inne obietnice, o tym też jeszcze będziemy o tym mówić potem, one się stały, spełniły się znacznie później, już po tym, jak już Abrahama nie było. Natomiast na pewno też można powiedzieć, że Bóg, który się objawia Abrahamowi, to jest ten sam Bóg, który się objawia nam. Bóg się nie zmienia, Bóg jest stały. To znaczy, że jeżeli mówi o tym, że ja cię gdzieś posyłam, nie bój się, będę twoją tarczą, twoim obrońcą. Nawet jeżeli nie będzie miał kto inny cię bronić, czy stać po twojej stronie, to my możemy to w pewnym sensie traktować też jako obietnicę dla nas, chociaż ona nam nie była dana osobiście. Ale jest to objawienie Bożego charakteru. Dziękuję. Ktoś powiedział, powtórzę, nie liczyłem, nie sprawdzałem, ale dość interesujące byłoby to, gdyby to było rzeczywiście prawdą, że w Piśmie Świętym tego zapewnienia Bożego, nie bój się, nie lękaj się, to zapewnienie powtórzone jest około 360 razy. Czy 360, czy tylko 10 razy, to nie ma większego znaczenia, ale czy znajdujemy w Nowym Testamencie podobne zapewnienie, jakie Bóg powtórzył? Może bardzo proszę, abyś przeczytał, Łukasz, jeśli masz
pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, werset 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Dziękuję bardzo. No, to jest gwarancja ze strony Boga, że jeśli nawet spotyka nas coś, coś przeżywamy, to On nad tym czuwa, czuwa nad granicami, znając możliwości, znając odporność człowieka, wytrzymałość człowieka, bo nie ulega wątpliwości, że jedni są bardziej odporni na pewne rzeczy, inni bardziej wrażliwi, bardziej czuli. W 28 rozdziale znajdziemy powtórzone i rozwinięte nieco jeszcze słowa, jakie Bóg skierował do Abrahama. Leszku, możesz przeczytać werset z 28 rozdziału, werset 14. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w tobie i w potomstwie twoim wszystkie plemiona ziemi. Jak rozumiemy to błogosławieństwo, bo rozmnożenie, liczne potomstwo, to jest sprawa może bardziej oczywista. Bóg zapowiedział, że tutaj tą mnogość, ale chciałbym, żebyśmy bardziej skupili się na tym błogosławieństwie. Janusz? No więc myślę, że to mogłoby mieć dwa aspekty. Mogłoby to być błogosławieństwo takie, które spowoduje to, że na przykład potomstwo Abrahama będzie tak się wszystkimi opiekowało, że będą bezpieczni, szczęśliwi, bogaci, zdrowi, długo żyli. A może też to być, myślę, w aspekcie duchowym rozważane. I chyba to jest to istotne, że Bóg chciał, aby potomstwo Abrahama miało jakąś specjalną rolę do spełnienia wobec innych narodów. Coś im przekazać. Coś, co byłoby dla Boga ważne i najważniejsze może. Przedstawić tego Boga w prawdziwym świetle. Przedstawić jego wolę, jego plan względem ludzi. I żeby ta wola mogła być zrozumiana i zrealizowana przez człowieka, tak jak Bóg sobie to wyobraża. Dziękuję bardzo. Łukasz? Tak, ta obietnica jest na pewno w tym miejscu wieloznaczna, dlatego że mowa jest tutaj o tym, że to potomstwo jakby będzie takim znakiem pójścia na zachód, na wschód, na wszystkie strony świata i ono będzie bardzo liczne, co mógł odczytywać Abraham dosłownie, że rzeczywiście z jego ciała, jego potomstwo w którymś tam pokoleniu się rozmnoży i wiemy z historii, że to się nie stało szybko, minęło paręset lat, ale rzeczywiście tak się stało. Ale mamy też tutaj obietnicę, która ma wymiar rzeczywiście duchowy. W drugiej części tego wiersza, którą możemy odczytywać jako pewną obietnicę dla wszystkich mieszkańców ziemi, że przez to, czego doświadczy, albo przez wiarę Abrahama, bo to chyba o to chodzi przede wszystkim, duchowo wszyscy otrzymają takie błogosławieństwo, które będzie tak jakby oznaczało synostwo Abrahama, niekoniecznie wynikające z pokrewieństwa krwi, tylko z przyjęcia tej wiary, czyli tego, co przyjął Abraham. I tutaj w tym miejscu oczywiście już nie tylko chodzi o potomstwo krwi, ale chodzi o to, że z Abrahama miał się ktoś jeszcze urodzić. Dziękuję. Za chwilkę o tym wspomnimy. Widzę, Leszku, chcesz zabrać głos jeszcze. Tak. Odnośnie tego błogosławieństwa, które miało być nie dla niego, ale dla wszystkich narodów. No jak właśnie. Bo przecież wielu w tym czasie nawet, czyli teraz jest narodów, które są bogate, mają dostatek. Niekoniecznie Izrael dzisiaj. Natomiast jak to jest, więc, że czym się różni tutaj to błogosławieństwo dla tych wszystkich narodów
dlaczego to błogosławieństwo nie może wypływać z innego narodu. I wydaje mi się, że tutaj możemy przyjąć tylko jedną odpowiedź. To jest Jezus Chrystus, który narodził się właśnie i On stanowi tutaj wypełnienie tego, co nie Chrystus nie przyszedł w żadnym innym narodzie, tylko w narodzie żydowskim. Dziękuję. W potomkach Abrahama, ale za chwilkę o tym. Skoncentrujmy się jeszcze na tym błogosławieństwie dla potomstwa Abrahama. I właśnie chciałem bardzo to podkreślić, uwypuklić, stawiając pytanie, jak myślicie, czy Pan Bóg chciał błogosławić tylko i wyłącznie potomkom Abrahama, a reszta świata miała być pominięta i wyglądałoby to, jakby ten naród, ci potomkowie Abrahama byli tacy wyróżnieni, tak hołubieni przez Boga, a reszta świata zajmijcie się sami swoimi problemami. Czy tak to możemy wnioskować? Jak myślicie? To duchowe błogosławieństwo miało wynikać właśnie z tego, że potomkowie krwi Abrahama, czyli jego, z niego mieli okazać tym, którzy mieli żyć obok nich, prawdziwy obraz Boga. Tak jak Abraham przecież został powołany do tego, żeby chodzić po ziemi kananejskiej, żeby tam przedstawić obraz Pana Boga, tak i jego potomkowie. I mieli być liczni właśnie z tego powodu, żeby to błogosławieństwo było naprawdę widoczne dla jak największej ludzi innych osób. I to jest to duchowe błogosławieństwo dla całego świata, że ci, którzy zobaczą, zainspirują się i uwierzą, będą jakby takimi duchowymi synami Abrahama, chociaż nie fizycznymi. Dziękuję. Jeszcze. Ja będę się upierał przy swoim, no. Że wszystko sprowadza się do Jezusa Chrystusa, do tego potomka, który został już obiecony w raju Adamowi i Ewie. Tam, gdzie tak faktycznie czytamy o pierwszym przymierzu, jakie Bóg zawarł z człowiekiem i dał mu tę obietnicę tego potomka. I ta obietnica, tej obietnicy dziedzicem jest Abraham. Dziękuję. Za moment uprzedzasz pewną myśl, bo do tego dojdziemy za moment. Ale mi chodzi o to, że nie da się oddzielić tej duchowego błogosławieństwa, znajomości Boga. Sama znajomość Boga na nic nie daje. Aha. Jeżeli Bóg nie zesłałby swojego Syna, który umarł za nas, to sama znajomość Boga wtedy nam nic nie daje, bo my byśmy i tak czy siak umarli. No co, mielibyśmy tutaj błogosławione życie na tutaj i teraz? Tylko, że przez 40, 50, 100 tylko, że musimy też pamiętać, że od Abrahama do Mesjasza to jeszcze jest szmat czasu, około 18 stuleci. Zanim przyjdzie ten potomek w liczbie pojedynczej, o czym przeczytamy, bo apostoł Paweł pięknie to wyjaśnia, to przez ten okres czasu Bożym zamiarem było, aby jego błogosławieństwo nie było tylko i wyłącznie zamknięte w obrębie potomków Abrahama, a cały świat naokoło, żeby po prostu był jakby zapomniany, lecz Bożym zamiarem było, żeby przez ten naród, przez potomków Abrahama, to błogosławieństwo rozlewało się na inne narody. Zanim przyjdzie Mesjasz, bo to błogosławieństwo, jak Łukasz wspomniał, jak tutaj mówimy, dotyczyło przekazania innym narodom nauki o prawdziwym Bogu Stworzycielu, prawda? Narodom, które wierzyły w różne bóstwa, tworzyły sobie bóstwa, czy astralne, czy materialne. Bożym zamiarem było, żeby te potomkowie Abrahama, jego przyjaciela, tego, który tak bardzo odpowiedział na jego zdanie, żeby to błogosławieństwo przelewać na inne narody. Naród izraelski miał być królestwem kapłańskim. Mhm. Czyli rola narodu izraelskiego było spełnianie funkcji kapłanów. Mhm. Tych, którzy służą, którzy
pomagają, którzy nauczają, którzy w jakiś sposób przedstawiają, przybliżają rolę Boga, Jego charakter, Jego funkcję. To była i miała być dużo lepiej może niż była wypełniona, ale taka była, takie było zamierzenie Boga względem tego ludu, który powstał. To była specjalna rola. I przez to wszyscy ludzie, wszystkie narody miały skorzystać. Mm-hmm. To nie, że mieli być potraktowani jako nic nieznaczący, ale mieli być dowartościowani, mieli być postawieni jako równorzędne dzieci Boże. Przez to, że ta jedna grupa była tym specjalnym kapłanem. A kapłan to nie nic takiego, że tylko same zaszczyty i jakieś tam prestiże, ale to ciężka praca i ciężki obowiązek przedstawiania, wykonywania tego zawodu, tej funkcji, którą Bóg powierzył. Bardzo odpowiedzialnej funkcji. Bardzo dziękuję. To, co, na co Leszek tutaj taki akcent kładzie, teraz chciałbym właśnie podkreślić, że nawet gdyby naród izraelski spełnił misję, którą Bóg mu powierzył i oczekiwał. My wiemy, że tego nie spełnił, nie spełniał, ale nawet gdyby spełnił, to jednak to błogosławieństwo obejmowało coś więcej, bo obejmowało zbawienie. Czyli to, co wspominasz, Leszku, że Biblia pokazuje Boga, który wychodzi naprzeciw człowiekowi, gwarantując mu powrót do tego, co przez grzech utracił. I to pierwsze przymierze, ta pierwsza obietnica złożona zaraz po upadku zostaje kontynuowana w późniejszym czasie. Dlatego proszę, Janusz, z listu do Galacjan przeczytaj z trzeciego rozdziału 6, 7, 16 i 29 werset wybrane fragmenty. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom, dobrze, jako o wielu, lecz jako o jednym. I potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. I 29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Ja myślę, że tu są bardzo ważne myśli podkreślone. Leszku, widzę, chcesz coś jeszcze dodać do tych myśli, które powiedziałeś wcześniej? No w zasadzie to samo, jak gdyby, tylko powiedzmy, że ta obietnica, która została dana w raju, była dla całej ludzkości dana. Mm-hmm. I tą prawdziwą nadzieję, jak to się ma wszystko wypełnić, to linia Abrahama, to właśnie Abraham tutaj i jego potomkowie kontynuowali. Pozostałe narody miały w swoich wierzeniach gdzieś tam tego jakąś istotę, jakąś osobę, która ich zbawi. To we wszystkich kulturach gdzieś tam występowała ta nadzieja ratunku jakiegoś wybawiciela, Mesjasza. To nie był tylko wymysł tutaj Izraelitów, ale tylko w tym narodzie była ta linia taka pełna, informacja i realizacja tego planu. Dziękuję. Ja dodam, Łukasz, że bardzo króciutko, że apostoł Paweł pisał do zborów w Galacji, pisał do ludzi, tam była diaspora żydowska, ale byli też nawróceni poganie. I ważne jest to, że on pisząc tak czyli do tej części pogańskiej i tak do zboru mówi, pamiętajcie, że to, że jesteście powołani, to nie wynika z przypadku, czy też z czegoś, co się wydarzyło bardzo niedawno, tylko to było od dawna zaplanowane. I Bóg jeszcze to dawno, dawno temu Abrahamowi powiedział, że będą też przez niego błogosławione inne narody, właśnie przez to dobre świadectwo, ale potem właśnie przez tego szczególnego potomka, czyli przez Chrystusa. Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze się odnieść do tego, co Leszek mówił przed chwilą.
że pamiętamy, jak to było za czasów Noego, że było sporo ludzi wtedy i bardzo mądrych i w poznaniu złego bardzo biegłych, a Bóg faktycznie musiał się oprzeć na jednym tylko człowieku i na jego najbliższych. Czyli dokonać musiał wyboru takiego bardzo, bardzo zminimalizował ten cały świat do jednej rodziny. I teraz tutaj w czasach Abrahama, kiedy można by przypuszczać, że wielu ludzi i w wielu kulturach się pojawia wątek Mesjasza, jednak Bóg decyduje się nie pozostawić to wszystkim do jakiegoś takiego wolnego interpretowania, ale poleca to jednemu człowiekowi i jego rodowi do szczególnej troski, do szczególnej opieki. Wyłącznie ich przeznacza do tego, żeby byli tym kapłaństwem, żeby oni się zajmowali tą, jakby strzegli tego świętego ognia. Dziękuję, tak może. Dziękuję bardzo. Kochani, myślę, że następne pytanie, które chcę postawić, jest nader oczywiste. Po co nam Mesjasz? Czy nie poradzimy sobie sami, nie potrafimy wykrzesać z siebie takiego postanowienia, że będziemy dobrymi ludźmi? O, Biblia uczy w bardzo klarowny sposób i to trzeba podkreślić, że zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, że tak naprawdę człowiek sprawiedliwy sam z siebie nie jest. Myśli, że jest sprawiedliwy, ale niestety fakty są zupełnie inne. Bez Mesjasza właściwie nie da się zrobić nic. Nowy Testament apostoł Paweł opisał bardzo wyraźnie, że właściwie bez Chrystusa nic nie możemy uczynić. A więc jest nam potrzebny do tego, żeby w ogóle mieć dystans do samego siebie i dostrzec, że jest się słabym człowiekiem. Potrzebny jest nam po to, żeby móc dostrzec, jaki jest Bóg naprawdę doskonały, wspaniały, ale też jaki jest miłosierny. No i wreszcie potrzebny jest nam do tego, żeby móc skorzystać z jego niewiarygodnej miłości, czyli z ofiary na krzyżu, po to, żeby móc zyskać tą prawdziwą sprawiedliwość, chociaż nie wynikającą z naszych uczynków, tylko wynikającą z jego dobroci. Bardzo dziękuję. A więc wspomniałeś, Łukasz, że Biblia uczy. Nie, ale Biblia uczy tylko dlatego, że taka jest rzeczywistość. Wystarczy spojrzeć na prawo, na lewo, przed siebie, za siebie, jak wygląda życie ludzi bez Boga. Jaki jest stan ludzkości i w jakim kierunku to zmierza z upływem lat, mimo edukacji, mimo oświecenia. Czy ludzie są szczęśliwsi? Czy żyje nam się lepiej? Wydaje się, że z każdym dniem gorzej. Że lepiej to już było. Więc. No ja chciałem taką zwrócić uwagę, że czasami spotykam się z ludźmi, którzy twierdzą, że no oni są dobrymi ludźmi, albo że znają takich ludzi, którzy są dobrzy, że oni nic złego nie zrobili, to są... No, można powiedzieć, że nie potrzebują Chrystusa, bo nic złego nie uczynili. Kiedy do Chrystusa przyprowadzono kobietę przyłapaną na cudzołóstwie i ludzie, którzy, to był tłum, chcieli ją ukamienować. Oni mieli już kamienie w ręce. Chcieli tylko, żeby Chrystus się na ten temat wypowiedział i co im powiedział? Że jak ktoś jest bez winy, to niech pierwszy rzuci kamień. Dokładnie. Wśród tych świętych ludzi, którzy pałali świętym oburzeniem, nie. Jak to, nie znalazł się żaden, który rzucił kamień? Myślę, że dzisiaj też nie znalazłby się nikt, kto tak naprawdę, kiedy Duch Święty przekonuje człowieka o jego stanie, a wtedy Chrystus przekonywał ich o tym stanie, wypisując na piasku grzechy, które popełniali. Dziękuję, Janusz, zgłaszałeś. Standardy Boże, a standardy ludzkie to jest zupełnie coś innego. Bóg ma jeden poziom od samego początku. My możemy się wydawać, że nie jesteśmy tacy źli, kiedy porównujemy się z tymi obok, prawda? Jesteśmy od nich wyżej, prawda? I jest wszystko w porządku. Ale zapomnieliśmy, że
w międzyczasie, żeśmy już znaleźli się o otchłań niżej, niż to było przez Boga zaznaczone. Mhm. Boży standard jest jeden i On go w swoim słowie zawarł, opisał go, ułożył go w formie swojej konstytucji, swojego prawa, które dał ludziom. I tego nikt nie może zmienić. I jakkolwiek byśmy się starali, to nie mamy żadnych szans osiągnąć tego poziomu. Dziękuję. Ja chciałem właśnie coś do tego dodać, bo kiedy ten standard jest opisany w 10 przykazaniach i byli ze czasów Chrystusa tacy ludzie, którzy nazywali się faryzeusze, tudzież inne też takie jakieś osoby, które uważały się, że one wypełniają zakon. I Chrystus przyszedł i powiedział mi, wiecie, ale jak czytacie w piśmie, że na przykład nie zabijaj, a powiesz do brata głupcze, to jesteś winien tego przekazania. Zabójstwa, to tak jakbyś zabił. Tak, jak mówisz, jest napisane o cudzołóstwie, to wystarczy, że pomyślisz o tym, już jesteś winien tego przekazania. Oh, wow. Jak znacznie szeroko, jak gdyby poszerzył tutaj zrozumienie tego, co, o czym tak faktycznie te 10 przykazań mówi. Mm-hmm. A mówi po prostu o stanie pewnego ducha, o stanie naszego umysłu, jak ten umysł działa, w jakim kierunku dąży. Tak naprawdę, że my czasami rzeczy takich złych nie czynimy, to tylko chyba dlatego, że nie mamy takich okazji. Dokładnie. Bo nasze umysły naprawdę nie są doskonałe. Nie mogę powstrzymać, aby nie zacytować pewnej rzeczy. Patrząc wokoło nas, możemy postawić następujące pytanie. Skąd wokół nas tyle zamętów, zgryzot, niepokojów, kłótni, wojen, zdrad, nienawiści, zawziętych gniewów, oszustwa, pochlebstwa, kradzieży? Tą listę można by mnożyć. Skąd tyle wokół nas tych rzeczy? Kochani, ja boleję nad tym, że takie rzeczy dzieją się nawet wśród ludzi wierzących, wśród tych, którzy mienią być się dziećmi Bożymi. A więc bez Boga, bez Mesjasza nie jesteśmy w stanie nic uczynić. I dlatego warto skonfrontować jeszcze te dwie postawy i otwórzmy na koniec jeszcze w księgę, pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 12, werset 2, przypomnijmy sobie, i rozdział 11, werset 4. Janusz i Leszek. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. Leszku? 11:4. Potem rzekli, noże zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Kto mówi te słowa, które przeczytałeś, Leszku? No to budowniczowie wieży Babel. Ludzie samowystarczalni. Ludzie, którzy uważają, że im Bóg jest niepotrzebny. Ludzie, którzy uważają, że potrafią sami zatroszczyć się o swoje życie, o swoje bezpieczeństwo. Do dzisiejszego dnia są te dwie postawy wśród ludzi. Dlatego, drogi przyjacielu, masz tylko dwie możliwości w swoim życiu. Pan Jezus też powiedział, są tylko dwie drogi. Jedna, która prowadzi do szczęścia, druga, która prowadzi na zatracenie. Każdy musi dokonać wyboru. Czy zaufa Bożym obietnicom, czy będzie próbował zadbać o swoje bezpieczeństwo własnymi siłami, czy nawet grupowymi siłami, ale zawężonymi tylko i wyłącznie do możliwości ludzkich. Dziękuję serdecznie za udział. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zainspirowała do osobistych przemyśleń, do
studiowania tych zagadnień. Zapraszam na kolejne studium. Będzie to druga część studium Przymierza z Abrahamem. Będziemy nadal jeszcze rozważać obietnice Boże dane potomstwu, dzieciom Abrahama. Kończąc, chcemy podziękować w modlitwie również Bogu za te słowa, które dzisiaj mogliśmy rozważać. Nasz Ojcze i Boże, niewidzialny, a tak bliski nam, dziękujemy, że Ty jesteś z nami, że Ty jesteś niezmienny, że Ty jesteś gotów, aby pomagać, aby spełniać swoje obietnice, dane w przeszłości, dane i dawane wciąż, przypominane każdemu z nas. Dziękujemy, Panie Jezu, za zbawienie, które przyniosłeś na ten świat. I wierzymy, że gdy powrócisz, będziemy mieli udział wśród zbawionych. Zależy nam na zbawieniu, zależy nam, aby te obietnice, które złożyłeś, objęły również nas. Błogosław wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie, poszukujących drogi do zbawienia. Niech Duch Twój Święty wspiera i obdarza. Dziękujemy, że Ty to czynisz, nie dlatego, że Cię o to prosimy, ale dlatego, że tak nas umiłowałeś. Błogosławimy Twe święte imię. Amen. Amen.